Cześć, witam Was serdecznie. Dziś Ford Edge. I teraz kilka kwestii, o których trzeba pamiętać przy opisie samochodu. Auto w tej chwili jest przed samym drugim opisem i też chcę Was uczulić, bo ten samochód jeszcze nie został rozebrany, nic nie zostało zrobione. Auto czeka na swój termin, ono przyjedzie do nas dopiero za półtora, dwa miesiące mniej więcej z tego co pamiętam. Natomiast już w międzyczasie załatwiamy wszystkie kwestie formalnościowe. Nie wiem, czy to po polsku, ale niech będzie. Tak czy inaczej. Uderzone są drzwi, auto było zaparkowane i wjechał tutaj pan. I teraz z jednej strony wydaje nam się, że to jest błaha szkoda, trzeba to podklepać, zrobić i tak dalej. Natomiast nic z tego nie będzie, bo drzwi są całe przegięte i odbite aż na wzmocnienia, które idą w środku. I te drzwi są zakwalifikowane do wymiany. I tak też się stało, ubezpieczyciel zakwalifikował te drzwi do wymiany, ale ktoś to opisywał, zapomniał o tym, że trzeba drzwi otworzyć i zobaczyć, czy nie są odbite. A odbite są od wewnętrznego progu. Zrób ładnie zbliżenie, bo to jest minimalne uszkodzenie. Ale takie właśnie jest. Kolejna kwestia, o której też no tak sprytnie, jak ktoś się na tym nie zna, jak ktoś nie ma pojęcia o tym, jak to powinno wyglądać, to jest na przykład to, że ta uszczelka de facto jest do wymiany. Czemu? Bo ona u góry oczywiście ma, tak jak widzicie, zapinki, ale tutaj jest klejona. I ta uszczelka powinna zostać zakwalifikowana do wymiany i tak właśnie na drugim opisie będę się o to starał. Kolejna kwestia, która jest, to szyba, ponieważ oczywiste jest to, że jak wymienimy te drzwi, to trzeba będzie te drzwi cieniować, tylny błotnik cieniować. Żeby cieniować tylny błotnik, trzeba zdjąć zderzak, lampę, no i teraz jest napisane oklejenie szyby, ale jak ja mam okleić tą, nawet jeżeli bym miał jak okleić tą szybę, bo mam takie taśmy, które na przykład wsadza się pod i wywija się uszczelkę do góry, to nigdy nie jesteście w stanie w środku domatować tego błotnika i wtedy za dwa lata łuszczy się klar. Czy tam po jakimś czasie zaczyna się łuszczyć klar i tutaj zaczyna wszystko odchodzić i potem takimi płatami są takie placki, bo klar odchodzi. Więc będę się starał o to, żeby ubezpieczalnia zakwalifikowała tą szybę do wymiany. Z tym zawsze jest batalia i musicie o tym pamiętać. Jeżeli uszczelka jest plastikowa, tak jak tutaj, bo ta uszczelka jest plastikowa i jakby tutaj jest duży rant, nie da się jej wywinąć na zewnątrz, to ubezpieczyciel prawdopodobnie tą szybę przyzna do wycięcia. Oczywiście jedni mówią, dobra, no tylko wyciąć szybę. No nie. To nie jest tak, że tylko wytniecie szybę, bo żeby tą szybę wyciąć, ona ma dookoła, że tak powiem, siebie ma wulkanizowaną uszczelkę i jeżeli ta uszczelka zostanie pocięta, to ta szyba jest do wyrzucenia, bo tej uszczelki nie zmienicie. Więc zapraszam, tutaj pokaż od środka. No to wszystko musi wyjechać stąd. Wszystkie plastiki, łącznie z pasami, tylną kanapą. Trzeba będzie rozebrać pół bagażnika, żeby wyjąć cały ten plastik, który jest dookoła. I wtedy jak to wszystko sobie wyjmiemy na zewnątrz, wyjmiemy te plastiki, to od wewnątrz będziemy mogli wyciąć tą szybę. Więc tak to właśnie wygląda. Wszyscy myślą, że dobra, to tam jest wycięcie szyby 200 zł. No nie, no to nie jest 200 zł, tylko to jest pół dnia pracy, żeby te plastiki wszystkie wyjąć. I kolejny czas na to, żeby tą szybę wyciąć bez uszkodzenia, bo tej uszczelki, która idzie tutaj dookoła, jej nie odzyskacie, tak samo tej wewnętrznej tutaj też nie odzyskacie. Zobaczcie zresztą, chodź pokaż. To jest uszczelka tu wewnętrzna, która jest wulkanizowana z tą szybą. To nie jest wymienna uszczelka i tej uszczelki już sobie nie wymienicie. Także przy takich szkodach, kiedy macie drzwi do wymiany lub inne rzeczy, to trzeba pamiętać o tym, żeby naciskać na wymianę tej szyby. To na tyle, póki co. Auto jedzie jeździć dalej i jak przyjdzie jego termin i przyjadą wszystkie części na miejsce, to wtedy będziemy realizować naprawę tego egzemplarza, co zresztą zobaczycie Wy już zaraz, a klient dopiero za półtora, dwa miesiące. Przed chwilą widzieliście Forda przy drugim opisie. Dziś widzicie go przygotowanego do lakierowania. No prawie. Za chwilę sobie to omówimy. Auto za chwilę wjeżdża do komory, natomiast wiadomo, szyba została przed chwilą wycięta, więc trzeba ją jeszcze domatować. Tutaj na pewno trzeba będzie przypylić podkładem i dopiero następnego dnia tam sobie podszlifujemy i wtedy będziemy lakierować. Przyznane mamy wnękę, drzwi są nowe,
Drzwi są już w epoksydzie, są już wyszlifowane na stojaku, będą kładzione też w podkład i wtedy sobie wszystko wyszlifujemy i następnego dnia oblecimy samochód. Zrobię Wam za chwilę z tego małą relację. Ford Edge gotowy, czyli wymienione tylne drzwi, chyba mam kluczyk, bo o właśnie, wymienione tylne drzwi są inonowe. Wycieniowany błotnik, wycieniowane drugie drzwi, poprawiona wnęka, tutaj była uszkodzona, że tak powiem, w tych rejonach. Zostało to wszystko polakierowane, wycieniowane i skończone. Z ciekawostek to jest tak, że na drzwi czekaliśmy jedynie blisko miesiąc. Stanóweczka, coś tam się zmienia w środku, gdzieś tam coś tam jest nie tak i są inne podzespoły, więc muszą być inne drzwi. Generalnie dostępność średnia, także o tym trzeba pamiętać w stanówkach, no ale tak już po prostu jest. Obejrzyjcie sobie auto dookoła, a ja się z Wami żegnam i jeżeli Wam się podobało, zostawcie kciuka w górę. To zawsze nam pomaga. Jeżeli macie pytania, piszcie w komentarzach. Na wszystko postaram się odpowiedzieć. Do zobaczenia. Cześć.